Że żyjemy w czasach, w których najwięcej się pisze i najwięcej się czyta. W tym badaniu na pewno największym wydarzeniem był ogromny wzrost czytelnictwa przez nie najmłodszych, ale powiedzmy młodych dorosłych, czyli nastolatki, rzuciły się do książek. Nieodmiennie mnie szokuje co roku w badaniach, że starsi nie zaczynają czytać, i, i jestem z tego powodu bardzo niezadowolony i tego silver. Tsunami nie obserwujemy. Czyta się tam, gdzie inni czytają. Przeczytanie książki to jest jak rozmowa z kimś bliskim. My nie doceniamy tej funkcji czytania i książek. One obniżają poziom strachu egzystencjalnego. Osoby czytające mniej się boją śmierci, mniej się boją o przyszłość, bo znają różne scenariusze. Nigdy się nie poczują osamotnione mogąc czytać. Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy Polacy czytają książki. Ilu z nas czyta, ilu z nas jest prawdziwymi książkożercami, a ilu w życiu nie trzymało książki w rękach, pewnie od czasów szkolnych, albo i wtedy jej nie trzymali w rękach. Będziemy rozmawiać o tym, czy ma znaczenie płeć, czy ma znaczenie miejsce zamieszkania, czy mają znaczenie dochody na to, czy czytamy książki. A będziemy rozmawiać o tym z szefem instytucji, która bada te kwestie co roku. Jest tą instytucją jest Biblioteka Narodowa. I dzisiaj moim gościem jest jej dyrektor, dr Tomasz Makowski. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Podstawą do naszej rozmowy dzisiaj jest raport, który Biblioteka Narodowa opublikowała na podstawie badania, które co roku przeprowadza. Jest to badanie czytelnictwa w Polsce. Proszę krótko powiedzieć nam, na czym to badanie polega i co ono bada. Hmm. Od 30 lat badamy czytelnictwo książek osób powyżej 15 roku życia. W badaniach socjologicznych ta granica nie jest przypadkowa. Mniej więcej od 15 roku życia podejmujemy w miarę samodzielne decyzje o zakupie książek czy czytaniu. Już jesteśmy przynajmniej w wyobrażeniu 15 czy 16 latków dość samodzielni, jakieś własne pieniądze mamy. Stąd ta granica 15 plus, czyli od 15 do powiedzmy 80 lat, jest przyjęta przy badaniach czytelnictwa. To jest tak naprawdę grupa dorosła. My badamy zachowanie kulturowe. Nas interesuje nie to, czy ktoś potrafi pisać i czytać, bo wiemy, że wszyscy to potrafimy i nawet z czasem wraz z rozwojem cywilizacji coraz więcej, bo zanim powiem o badaniach, które nie są zgodne z naszymi aspiracjami kulturowymi i cywilizacyjnymi, powiem o tym, że żyjemy w czasach, w których najwięcej się pisze i najwięcej się czyta. Bo rzeczywiście, nawet osoby z najniższym wykształceniem albo całkowicie bez wykształcenia, czytają i, pis i piszą chociażby poprzez smsy, komunikatory, czego 100, 200 czy 500 lat temu raczej byśmy nie zobaczyli, żeby najniżej wykształcony czy najsłabiej wykształcony przedstawiciel naszego społeczeństwa zastanawiał się, jak w najkrótszej formie wyrazić swoją myśl. Czyli w SMS-ie, czyli jak użyć najmniejszej liczby słów i liter, żeby wyrazić to, co chce przekazać. I oczywiście wiemy, że ta myśl nie zawsze jest wzniosła, godna pochwały, czy używająca wyrafinowanego języka, ale to ćwiczenie językowe jest realne, którego nie było jeszcze 50 czy 100 lat temu. Natomiast my badamy przede wszystkim to, czy my, jako ludzie cywilizowani, Chcemy część naszego życia poświęcić na przeczytanie książki. To jest istotne. Nam nie chodzi o książki papierowe. W badaniu są uwzględnione również książki cyfrowe, inne formaty. Natomiast czy my, my urodzeni jako analfabeci, my nie mamy naturalnej potrzeby czytania, czy my w sobie dzięki szkole, dzięki rodzicom, dzięki mediom wzbudziliśmy, Chęć wzbogacenia własnego życia, czyli czasu między urodzeniem a śmiercią. Powiedział Pan o tym, że badanie to ma długą swoją historię, więc nie jest. Rozumiem, że metodologia tego badania jest podobna rok do roku, a więc też te badania pokazują trendy, które są istotne dla naszego społeczeństwa. Co Pana najbardziej zszokowało? Chciałabym zacząć naszą rozmowę od jak u Hitchcocka, od trzęsienia ziemi. My badania rzeczywiście prowadzimy bardzo długo, kiedyś co dwa lata, teraz co roku, i niektóre kraje, jak Czechy, chociażby, które mają dużo wyższy poziom czytelnictwa, stosują y, przejętą od nas metodologię, bo jest to po prostu już ustabilizowana metodologia. My oczywiście co roku, obok głównych pytań, żeby zobaczyć trendy, o czym Pani powiedziała, zadajemy też pytania dodatkowe, bo niektóre rzeczy nas Szczególnie zaczęły interesować, coś było widać w poprzednich badaniach, albo coś widzimy, że dzieje się w społeczeństwie. W tym badaniu na pewno największym wydarzeniem był ogromny wzrost czytelnictwa przez nie najmłodszych, ale powiedzmy młodych dorosłych czyli nastolatki rzuciły się do książek, i rzeczywiście grupa nastolatków nagle Wzrosła, szczególnie wśród intensywnych czytelników, do 18%. I oczywiście paradoksalnie wydaje nam się, że książka jest związana z dawnymi czasami przed internetowymi przed 1989 rokiem wszyscy masowo czytali książki. Niestety mam złą wiadomość nie czytali, tak nam się tylko wydawało. I proszę pamiętać, że liczbę tytułów z 39. roku sprzed II wojny światowej. Osiągnęliśmy dopiero w końcu lat 60. Także prosta matematyka często nam pokazuje realne, realny wizerunek świata. Proszę pamiętać, że jeszcze w latach 60. zdarzali się analfabeci. Można było żyć zawodowo, nie ćwicząc ani pisania, ani czytania. Więc dzisiaj mówimy o, o różnych rzeczach, które nas szokuje. Takich dobrych, jak wzrost czytelnictwa młodzieży, ale także cały czas musimy mówić o tym, że najmniej czytają osoby starsze, wychowane przed 89 roku. I jest to paradoks z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że nam się wydaje, że wtedy, kiedy nie było internetu, to ludzie przyzwyczaili się do czytania książek papierowych, ale także żyjemy dłużej. Żyjemy lepiej. Znaczy, rzeczywiście, i kwestie zdrowotne przeciętnego 60, 70 czy 80-latka dzisiaj są dużo korzystniejsze niż 20 czy 50 lat temu. Więc mogą ten czas wolny na emeryturze wykorzystać na czytanie książek, zarówno tych, które chcieli przeczytać, albo w ogóle. Silver tsunami. Jak niektórzy w marketingu mówią w krajach zachodnich, u nas nie jest zauważalne, nadal starsi nie czytają. Czytają starsi z tych młodych roczników emerytów, natomiast ci starsi niestety nie. Stąd nieodmiennie mnie szokuje co roku w badaniach, że starsi nie zaczynają czytać i, i jestem z tego powodu bardzo niezadowolony i tego silver tsunami nie obserwujemy. Ale to, co mnie pociesza, to że czytanie stało się znowu modne. Zarówno młodzi, widzimy to w dużych sieciach księgarskich, kiedy regały z książkami dla młodych zaczęły wypierać inne regały to znaczy, że jest to odbiorca w miarę trwały, przychodzący po nowości wydawnicze, ale także Widzimy w różnych formach internetowych, kiedy cała blogosfera, kiedy jest duża część internetowej propozycji dla młodych ludzi, którzy dyskutują. Dlaczego nagle ruszyło czytelnictwo młodych ludzi? Pozornie czytanie jest czynnością intymną. Otwieramy książkę. Nikt nie wchodzi między nas a litery. Jesteśmy my i tekst. Ale faktycznie jest to czynność społeczna. Czyta się tam, gdzie inni czytają, tam, gdzie widzimy innych czytających. W przypadku młodych ważne jest, czy rówieśnicy czytają. I fakt zamknięcia szkół dla młodzieży prawie przez dwa lata faktycznie z powodu pandemii spowodował zerwanie pewnych. Nie tylko kontaktów, ale budowy pozytywnego snobizmu. Jeżeli jest dominująca osoba w grupie rówieśniczej, która czyta, to zapewne koleżanki czy koledzy takiej osoby będą czytały. To jest też temat do rozmowy o bohaterach książek. Mogą to być poważne powieści, ale mogą to być komiksy, mogą być to rzeczy dla młodzieży, ale także jakieś poważniejsze. Proszę pamiętać, że w młodości, wczesnej młodości sięgamy po literaturę zachłannie, pazernie. Chcemy przeczytać wszystko i jeżeli nam się tylko na to pozwoli w młodości, to zbudujemy swój świat książkowy i będziemy chcieli do książek wracać. Jeżeli w dzieciństwie czy w młodości nie spotkamy ani jednej książki, która nas nie zachwyci, nie porwie, nie zdenerwuje, to uznamy, że jest to część świata, który nas nie dotyczy, nie jest potrzebny. I my oczywiście oboje wiemy, że taka osoba umrze, gorsza, mniej przyjemności zazna, ale ta osoba o tym wiedzieć nie będzie. Ja jeszcze się martwię słabym poziomem czytelnictwa wśród osób starszych, też z innego powodu. Żyjemy w społeczeństwie, które staje się coraz bardziej samotne. U osób starszych widać to szczególnie. Są to czasami nawet osoby bardzo aktywne, potencjalnie aktywne, ale których bliscy wyjechali czy do dużego miasta, czy za granicę, zostali sami. Jeżeli ktoś osiąga pewien wiek 60, 70, 80 lat, obserwuje, że odchodzą, umierają znajomi. Członkowie rodziny, ci, którzy wypełniali wcześniej ich życie, i na to nic nie możemy poradzić. Formą zastąpienia ich są książki. Bohaterowie z tych książek, to jest jak przeczytanie książki, to jest jak rozmowa z kimś bliskim, albo ze znajomym, który opowiada, co się w jego życiu działo. w Książkach obyczajowych to jest znakomicie ujęte, albo Opisujący swój urlop, podróż, spotkanie, nieszczęście, radość. Każda książka taka to jest właśnie podróż, to jest spotkanie kogoś albo usłyszenie opowieści osobistej czy przez telefon wyrażonej przez kogoś znajomego. My nie doceniamy tej funkcji czytania i książek. One obniżają poziom strachu. Egzystencjalnego. Osoby czytające mniej się boją śmierci, mniej się boją o przyszłość, bo znają różne scenariusze. Nigdy się nie poczują osamotnione, mogąc czytać. Wiele osób tracących wzrok opowiada mi, że najbardziej żałują tego, że nie mogą czytać, ale też pamiętam jedną niezwykle już wiekową damę, która jako dziewczyna została wywieziona do obozu koncentracyjnego. I opowiada, że oczywiście to był straszny czas dla młodej dziewczyny, ale do dzisiaj najbardziej był jej brak książek. Proszę bardzo. I to jest doświadczenie, które nam trudno sobie wyobrazić. A tak jest. Istotnie tak, ja tak słuchając Pana mam wrażenie, że powinni Pana nagrywać w największych mediach jako zachętę do tego, by czytać. Opowiada Pan tak pięknie w tej, o tej kwestii, o ważnym kulturowym i społecznym i osobistym aspekcie czytania książek, że, że jest to naprawdę godne jak, najszerszego jak najszerszej popularyzacji. Ale chciałabym wrócić do, 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 do badania, bo mówi Pan o tym, że nie nastąpiło w Polsce silver tsunami, ale ja mam wrażenie, że zdecydowanie nastąpiło young tsunami albo tak. young Niagara. Jeśli ktokolwiek z Państwa poszedł kiedykolwiek na targi książki, które teraz nareszcie odżywają, tam jest morze młodych, zwłaszcza dziewcząt, ale także chłopców, młodych, naprawdę młodych. W Państwa badaniach wyszło, tak, jak przeczytałam, że młodzi w wieku 15, 18 lat i 72% z nich deklaruje, że przeczytało jedną książkę w roku. I porównajmy to co najmniej, co najmniej jedną książkę w roku, porównajmy to do ogółu społecznego 34% Polaków. Tylko 34% Polaków deklaruje, że w ubiegłym roku przeczytało choćby jedną książkę. 72% do 34%. I teraz pytanie, czy to 34% czytających przynajmniej jedną książkę Polaków, to jest relatywnie jak na Europejczyka, dużo czy mało? Mało. Mało i, i ja od razu powiem jaka jest tego przyczyna, bo my ją znamy. W Polsce nie kojarzy się... Czytania dla przyjemności z dorosłością. Dlatego, że duża, w dużej części domów nie ma książek, nie ma dorosłych czytających, więc to się w kolejnych pokoleniach powtarza. Czytanie y, jest kojarzone w Polsce ze szkołą i wraz ze szkołą się kończy. I to jest problem oczywiście całej populacji dorosłej, ale szczególnie mężczyzn i chłopców. Proszę pamiętać, że absolutna większość nauczycieli to nauczycielki, oraz jeszcze większa dominacja kobiet jest wśród pracowników bibliotek. Czyli właściwie książka niemal wyłącznie kojarzy się chłopcom z kobietą, którą mogą lubić, mogą, mogą cenić, ale nie kojarzy się z dorosłym mężczyzną. I oni, zastanawiając się nad dorosłością, Jakie są atrybuty człowieka dorosłego, mężczyzny dorosłego w tym przypadku, będą mówili: jazda samochodem, samodzielny wyjazd na wakacje, używki, samodzielność podejmowania decyzji, samodzielne mieszkanie. Jeżeli w, swoim, w swojej rodzinie albo w swoim otoczeniu nie znajdą przynajmniej jednej osoby dorosłej, która jak ma chwilę wolną, siada z książką. Przepraszam, lepiej żeby to był mężczyzna czytający. W przypadku tak chłopców tak. W, w przypadku chłopców tak. W przypadku dziewcząt one się oczywiście identyfikują z matkami i stąd różnica niemal we wszystkich grupach wiekowych wynosi 20%. W mało, dużo mniej czytają mężczyźni we wszystkich grupach wiekowych, ale to nawet jest różnica między chłopcami i dziewczętami. Oczywiście tutaj jest kilka innych jeszcze przyczyn, bo to zwykle matki czytają dzieciom książki na dobranoc, stąd nie tracą kontaktu z książką, mężczyźni dużo rzadziej, a zachęcamy, żeby mężczyźni czytali swoim synom, czy w ogóle swoim dzieciom na dobranoc. To jest świetny kontakt z młodym człowiekiem, nie wiemy, co w jego głowie siedzi, a dzięki czytaniu wspólnych książek budujemy wspólne wspomnienia. Różnica nie tyle intelektualna, co różnica technologiczna między dorosłymi a dziećmi będzie się powiększała, czy ten to zaangażowanie w świat cyfrowy będzie się powiększał ta dziura pokoleniowa między starszymi a młodszymi będzie się pogłębiała i oczywiście możemy powiedzieć, że dzisiejszy 20-latkowie, którzy uważają, że są Całkowicie na bieżąco z technologią, za 20 lat będą dużo bardziej wykluczeni technologicznie niż my, w porównaniu z dziesięciolatkami czy dwudziestolatkami, bo technologia galopuje. Więc my musimy się starać, my jako społeczeństwo, ale także każda rodzina, musimy się starać o sposoby budowania wspomnień, żeby nasze relacje były silne. Między dziadkami, między babcią, dziadkiem a wnukami, którzy żyją w zupełnie innym świecie, niewielu jest starszych, którzy są uzależnieni od komunikatorów i nie widzą życia poza telefonami komórkowymi. Chociaż takich znam starszych, którzy uważają, że to jest idealne na starość, bo pozwala uniknąć pewnych mankamentów starszego życia. A ich wnukami jest oczywiście ogromna różnica w wyobrażeniach, w czytanych treściach. Jeżeli tacy dziadkowie z wnukami będą czytać książki, będą budować wspólne wspomnienia o podróżach, o fantastycznych zwierzętach, o przygodach jakiejś dziewczynki, która, która żyła na jakiejś wyspie to potem będą o tym pamiętać. I ja wierzę w to, że kiedy dziadkowie się bardzo zestarzają, czy rodzice, to te dzieci na wspomnienie tych szczęśliwych czasów swojego dzieciństwa będą im czytać i budować te relacje w odwrotnej kolejności. I to jest najpiękniejsze. My musimy się nauczyć cenić czas, który mamy. Nie mamy się do czego. Tak naprawdę spieszyć poza życiem zawodowym. My powinniśmy zacząć ważyć wartość naszego życia, a w naszym życiu nie ma nic cenniejszego niż czas, który dostaliśmy, i to od nas zależy, jak ten czas spędzamy. E, oraz nie ma nic cenniejszego niż wspomnienia naszego życia, bo tego nikt nam nigdy nie odbierze. To, co przeżyjemy realnie, albo to, co przeżyjemy. Czytając książki, to jest rzecz, której nikt nam nie odbierze, to w nas jest. Piękne słowa. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilkę do tego, czy czytamy dużo, czy mało, relatywnie w Europie, bo ten wątek pozostał nie do końca omówiony. 34% Polacy jak to wygląda? Czy wie Pan, jak to wygląda w innych krajach? Tak. Ta przyczyna niekojarzenia z dorosłością jest łatwo wytłumaczalna też w innych krajach. My mamy poziom czytelnictwa na poziomie krajów śródziemnomorskich, czyli Włochy, Grecja, Hiszpania, mniej więcej. Tak? Natomiast nawet kraje o podobnej historii czy zdolności gospodarczej czy potencjale gospodarczym jak Czechy. Niestety nas mocno wyprzedzają, czy kraje z dużym udziałem imigrantów, jak Francja, gdzie poziom czytelnictwa jest wysoki. U nas 34%, w Czechach ponad 80% czytelników. I oczywiście tutaj odpowiedź też jest dość prosta. Niekojarzenie czytania u nas, a kojarzenie czytania w tamtych społeczeństwach jest kluczowe. My niechętnie sięgamy do przyczyn historycznych, ale jedną z takich, są dwie przyczyny historyczne, które dopiero tutaj widzimy, jak historia potrafi rzutować na współczesność. Bo jedna przyczyna jest taka, że w Czechach, Francji, czy w innych krajach nie zniszczono bibliotek, zarówno publicznych, szkolnych, ale także prywatnych. W Warszawie praktycznie nie ma bibliotek prywatnych, widok. Po 1945 roku osób dorosłych, dziadków czy rodziców na tle ściany z książkami był niemożliwy. W Krakowie już tak, gdzie widok dorosłego z książkami gromadzonymi, czy przez niego, czy przez nią, czy przez wcześniejsze pokolenia, był możliwy. 70% zasobów bibliotek w Polsce w czasie II wojny światowej zostało zniszczonych. W Czechach nie. Więc widok dorosłego, który kocha książki, albo czyta po prostu dla przyjemności, kryminał za kryminałem, był możliwy. A u nas po 45 roku musimy dachy, szklić okna, próbować zbudować normalne życie. To było czytelniczo stracone pokolenie. I druga przyczyna historyczna, bardzo istotna, o której też zapominamy w kontekście dorosłości i czytania. To jest dość późne w Polsce, dość późne wyeliminowanie analfabetyzmu. Zaborcy nas zostawili z częścią społeczeństwa niepiśmiennego. Dopiero Druga Rzeczpospolita, i to widać ładnie w rocznikach statystycznych przez cały okres II Rzeczpospolitej, jak bardzo intensywnie pracowała nad piśmiennictwem, szczególnie oczywiście osób dorosłych. W 1939 roku już nie mieliśmy sytuacji, w której były dzieci czy młodzież niepiśmienna. Były jeszcze trochę bardzo zaawansowanych wiekiem osób, ale to była ogromna praca przeprowadzona, więc te kolejne pokolenia budowały obraz dorosłości niezwiązany z książką. Jeżeli widzimy członka rodziny czytającego, to w 80% sami będziemy czytać. Jeżeli nie widzimy, to dokładnie identycznie nie będziemy kojarzyć dorosłości z czytaniem. I to jest badanie, które kilka lat temu przeprowadziliśmy, kluczowe do zrozumienia tego. To jest 80 do 20%. Stąd bardzo często w naszym środowisku, kiedy mówimy o wynikach czytelnictwa, słyszymy głosy oburzenia. No, jak to nikt nie czyta? Wszyscy moi znajomi czytają, i tak dalej. Ale z tej dużej, długiej, większej grupy nie usłyszymy, bo oni sobie nawet tego pytania nie zadadzą. Drugie badanie było też ciekawe, jak sobie dobieramy znajomych. I to jest już 95 do 5%. Znaczy czytający mają czytających znajomych, nie nieczytający, czytających. Wczoraj przeczytałem jeden z wywiadów Pablo Pawo, czyli Pawła Sołtysa, bardzo dobrego Pisarza, który dość późno odkrył swoje talenty pisarskie, uhonorowane, osoba znana z muzyki. I on powiedział, że jak wchodzi do czyjegoś mieszkania i nie widzi książek, to czuje się jak w szpitalu. Rzeczywiście, ja czułbym się nieswojo, wchodząc do czyjegoś mieszkania i nie widząc książek. Nawet nie chodzi o to, czy to byłyby książki przeczytane, choć tak byłoby najlepiej. Ale też jako forma statusu. Proszę zobaczyć, w amerykańskich serialach, jak się pokazuje bandytę, który spotyka się z adwokatem, to jest na tle ściany z książkami, dlatego że częścią statusu prawnika jest biblioteka, są książki, pokazuje, że jestem cywilizowanym człowiekiem oczytanym, znającym prawo. U nas zazwyczaj jest jakaś abstrakcja na ścianie, jak się spotyka bandyta z adwokatem. Więc też zachęcamy producentów, reżyserów, czy scenografów, żeby tak jak znakomicie jest to pokazane, żeby książki były. Przy badaniach czytelnictwa przed pandemią, ponieważ staramy się podnieść poziom czytelnictwa bardzo intensywnie, i pani pyta, czy to dużo, czy mało w porównaniu z innymi krajami. Oczywiście to jest mało, skoro większość społeczeństwa dorosłego nie przeczytało żadnej książki. Ale z drugiej strony myślę sobie, że przy konkurencji z wielkimi platformami streamingowymi brak spadku, czy poważnego spadku, jest już sukcesem. Dlatego, że duże platformy dzisiaj może mniej, ale jeszcze rok, dwa czy trzy lata temu, które prezentowały yy, Filmy czy seriale z dobrą fabułą, bardzo dobrze wyreżyserowane, ze świetną scenografią, w sposób oczywisty odciągały czytelników dużych powieści, przede wszystkim powieści obyczajowych. I baliśmy się wtedy bardzo mocno spadku, którego nie było. Inna sprawa, że często ekranizacje wpływają na czytelnictwo. My mamy taki zdradzę teraz trochę kulis naszych badań bo my oczywiście zanim opublikujemy raport, to trwają bardzo poważne dyskusje i przed rozpisaniem pytań, ale także później nad interpretacją w zespole. I my mamy między innymi taki punkt stały, to jest Agata Christie. Jak widzimy, jak ładnie w na pierwszych miejscach w rankingach różne nazwiska się pojawiają. Agata Christie zawsze, jeżeli jest jakaś ekranizacja, od razu wzrasta i to pomaga. Natomiast w przypadku badań czytelnictwa też widzimy, jak zmieniają się zachowania społeczne i prestiż książki. Jeszcze 10 czy 20 lat temu prestiż książki był naprawdę niewielki, niechętnie darowywano książki w prezencie gwiazdkowym na imieniny, na urodziny. Teraz jest to jeden z większych wzrostów, to znaczy książka wróciła na listę prestiżowych prezentów. Nie wstydzimy się dać książkę w prezencie. Przepraszam, że przerwę. Może dlatego, że tak ceny wzrosły. Stała się prezentem kosztownym w pewnym Może sensie. Żywy, ale mniej więcej zawsze kosztowała tyle, ile bukiet kwiatów. Kwiaty też cena ich rośnie. I mnie zawsze zastanawiało, dlaczego niektórzy z nas wolą dać kwiaty, które potrzebnie zwiędną, zamiast książkę, która wyraża rzeczywiście z jednej strony naszą troskę, bo kupujemy książkę, która myślimy, że zainteresuje osobę, którą obdarowaliśmy, albo książkę, którą my chcemy, żeby przeczytała, bo nas zainteresowała. Więc zawsze jest, książka jest wyrazem osobistym, kwiat mniej jednak ma mniej treści, chociaż kwiaty też są piękne i częścią naszej przyjemności. Jak mówią kobiety, które się na tym znają, mowa kwiatów jest także istotna, ale te relacje zostawmy na chwilę na boku. <laughs> Rzeczywiście tak, książka z jednej strony staje się atrakcyjnym prezentem. Moja uwaga na temat ceny była tylko, że tak powiem, żartem wtrąconym. Myślę, że tu są głębsze przyczyny tego zjawiska. Natomiast Zastanawia mnie taka rzecz, że mm, nadal pozostajemy, jakby, wolimy pójść do kina, wypić piwo, niż kupić sobie książkę, bo książka jest droga kosztuje w tej chwili 40-50 złotych. Relatywnie, gdy się nad tym zastanowimy, bilet do kina też tyle kosztuje. A gdy już kupimy sobie w nim popcorn, to Matko Święta trzy książki moglibyśmy sobie za to kupić. A jednak wybieramy tamte rozrywki. Czemu? Dla tych przyczyn, o których wspomniałem, dlatego, że do kina zazwyczaj idziemy z kimś. Idziemy albo grupą rówieśniczą, nieważne czy to są młodzi czy starsi, albo idziemy całą rodziną. Eee, możemy się podzielić tym doświadczeniem. Ponieważ jest tak mało osób czytających, więc oczywiście o książkach rzadziej będziemy rozmawiać, chociaż wzrost klubów dyskusyjnych sugeruje, że to się poprawia. Ale rzecz ciekawa właśnie w tym badaniu też zeszłoroczym. Proszę zobaczyć, że grupa, która kupuje książki, grupa, która pożyczyła książkę od znajomych jest mniej więcej taka sama. 36% czytających kupiło książkę i 37% w 2022 roku przeczytało książkę, którą pożyczyło od znajomych. Więc to też się zmienia. Kino jest bardziej socjalnym wydarzeniem. Plus oczywiście cały, cała promocja, że raz w tygodniu jest promowany jakiś jeden tytuł czy więcej, powoduje, że o filmach częściej rozmawiamy, o książkach rzadziej. Aczkolwiek to nie oznacza, że książek wydaje się za dużo, wręcz przeciwnie, wydaje się za mało. Trzykrotnie mniej tytułów wydaje się w Polsce niż powinno się wydawać w porównaniu z innymi krajami, licząc naszych mieszkańców. Ja uważam, że jest to jedna z kluczowych spraw. Bo jeżeli będziemy wydawać więcej książek, to może znajdziemy nasze nisze, nasze zainteresowania znajdą pisarzy, którzy będą. W Naszą wrażliwość opisywać, czy nasze zainteresowania. Nie ma uśrednionego czytelnika, nie można trafić uśrednionego czytelnika. Każdy z nas jest inny. Jeżeli znajdziemy 10, 10 tysięcy, może 15 tysięcy takich osób w skali kraju, którzy będą kupowali nasze książki, to jesteśmy nawet się w stanie z tego utrzymać. I to jest tajemnica, że im więcej tytułów się wydaje, tym, tym łatwiej znaleźć osoby, które się czymś zainteresują. Przecież to nie musi być wielka literatura. Deprecjonuje się w Polsce literaturę rozrywkową, dobrej, dobrze napisaną, a nie ma innej drogi do literatury wyrafinowanej niż literatura rozrywkowa. Ale także my czytamy z różnych powodów. Ja czytam nie tylko mądre książki, bo nie czytam tylko po to, żeby stać się lepszym człowiekiem, ale także czytam dlatego, że jestem tego dnia zmęczony że chcę odpocząć, że przytłoczyły mnie obowiązki czy rodzinne, czy, nie, czy zawodowe, czy po prostu chcę sobie zrobić chwilę relaksu i wtedy biorę albo książkę bardzo wyrafinowaną, bo to też jest forma odpoczynku, ale czasami mam ochotę przeczytać książkę lekką, nie tylko po to, żeby poznać jakiś, jakieś zjawisko kulturowe, a także dlatego, że mnie to w pewnym momencie wciąga i przestaję myśleć o kłopotach i zaczynam odpoczywać. E, motywacja moja najczęstsza jest taka, chcę się dobrze bawić, chociaż przez parę chwil, e, i to się sprawdza w przypadku dobrze napisanej literatury. E, myślę, że w tym momencie doszliśmy do etapu, w którym. E, Chciałabym, powinniśmy porozmawiać o top 30, o top 30, które ja sądzę, że autorzy, oczywiście nie pytałam ich o to, bo nie wypada, ale autorzy czekają na to, byśmy poznali tych, których Polacy wskazali jako swoich ulubionych pisarzy. Od czterech lat Remigiusz Mróz na pierwszym miejscu. Policzyłam sobie, że w pierwszej trzydziestce, szesnastu, a więc przeważająca większość, nieznacznie, ale przeważająca, to polscy autorzy. Dla mnie to szczególnie istotne, bo uważam, że naprawdę mamy znakomitych autorów i nie mamy się czego wstydzić w porównaniu z innymi krajami i innymi pisarzami. Polska literatura jest popularna. Popularna literatura polska jest popularna, chociaż Sienkiewicz i Mickiewicz w pierwszej dziesiątce to stała, stałe nazwiska. Czy w tej top 30 znajduje pan swoich ulubionych autorów? Ja powiem tak, my od bardzo dawna robiliśmy takie zestawienia, mhm. tylko ich nie publikowaliśmy, ja mhm. dlatego że uważaliśmy, że to będzie interesowało głównie wszystkich. W pewnym momencie się jednak postanowiliśmy, złamaliśmy się. I okazało się, że to rzeczywiście interesuje wszystkich, najba a najbardziej pisarzy, ma pani rację. I pamiętam jak Remigiusz Mróz, który ma ogromne zasięgi w, w mediach społecznościowych, w pewnym momencie dał, że rzeczywiście znalazł się w pierwszej trójce, potem pierwsze miejsce i rzeczywiście w tej chwili dominuje. Rzeczą absolutnie zachwycającą dla mnie jest obecność polskich autorów XIX-wiecznych sprzed stu lat. I to nie jest pomyłka, to nie jest błąd metodologiczny. Rzeczywiście, Sienkiewicz w Polsce cały czas kształtuje wyobraźnię. Profesor Koziołek, który tak znakomicie ten fenomen opisuje, jest wart czytania. Sienkiewicz na drugim miejscu, a zawsze w pierwszej niemal dziesiątce się znajduje, to nie jest pomyłka. Sienkiewicz jest interesujący nie tylko dla starszych, ale także dla młodszych i wraca. Um, oczywiście Mickiewicz y, czy Aleksander Kamiński y, pojawia się ze względu na lektury szkolne, na dominację pana Tadeusza. Proszę pamiętać, że od II wojny światowej. Pantadeusz to, to wydrukowana w największej liczbie egzemplarzy. Książka to jest 36 milionów egzemplarzy. To, to jest ogrom. Oczywiście Sienki wszystkie tytuły ma, ma więcej, ale, ale jak pani słusznie zauważyła, coraz więcej polskich nazwisk. Najpierw pisarek, potem również pisarzy. I to jest rzecz, która również jest obserwowana od jakiegoś czasu, że zaczynamy czytać polską literaturę. Ona jest coraz lepsza. Literatura rozrywkowa, bo literaturę wysokich lotów mieliśmy zawsze dobrą. Nie mamy zbyt wielu noblistów w fizyce, chemii, a literackich mamy. Natomiast tutaj pojawiają się rzeczywiście nazwiska kobiet i mężczyzn, coraz lepiej piszących. Są oczywiście też zjawiska o charakterze Mniej literackim. Pisanie książek to nie tylko kwestia literatury pięknej, ale także literatury faktów, wspomnień, reportażu. To, to jest dużo szerszy pakiet tekstów do czytania. I bardzo zawsze cieszy wysoka pozycja księdza Jana Kaczkowskiego, który opowiada o rzeczach niezwykle trudnych. I to przecież jest Ksiądz, który umarł już całkiem z wiele lat temu. Nadal się y, utrzymuje Jesteś, dość y, wysoko, w tym akurat zestawieniu tuż za Twardochem, więc mhm. naprawdę jest to dość dobre. Ja powiem, że z tego zestawienia nie powiem. E, ja oczywiście powiem, że jest to Bolesław Prus e, i to. E, 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 nie jest tylko ucieczka przed telefonami od wydawców, którzy mają do mnie później pretensje o to, że kogoś promuję. Więc ja staram się nie mówić z literatury wśród żyjących, kogo cenię i lubię. Ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że naprawdę do dzisiaj uwielbiam Bolesława Prusa. To jest moje doświadczenie, właśnie bardzo wczesnego dzieciństwa. Sięgnięcie po książki dorosłe przez dziecko, Dzisiaj jest oczywiście łatwiejsze, bo w internecie można wszystko znaleźć, ale wtedy, kiedy ja byłem dzieckiem, to książki na półkach decydowały, co przeczytam. Sięgałem sobie dość swobodnie po książki, aż trafiłem na faraona Prusa, i okazało się, że świat Egiptu Starożytnego jest fascynujący dla młodego, dla chłopca. I tak się zaczęła przygoda z Prusem. Do dzisiaj jest to mój ulubiony autor. Więc proszę zobaczyć, jak długo się to utrzymało. Ale w tej zestawieniu jest kilku innych, czy kilkoro innych jeszcze autorów. Udało mi się wybrnąć? Udało się panu wybrnąć. Ja tylko chcę powiedzieć, że Faraon młodej dziewczynki tak bardzo nie zafascynował, za to lalka. Ach. To jest do dzisiaj najlepsza powieść, powieść wszechczasów I rzeczywiście lalka jest tą powieścią, którą chyba najwięcej osób wskazuje jako najlepszą powieść najlepszą. polską. Sto lat temu napisana przez y, pisarza, który miał agorafobię. Tak, to, 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 to fakt, ale nie o prusie będziemy rozmawiać, zmierzając powoli do końca naszej rozmowy. Chciałam jeszcze o trendach takich czytelniczych, które też są zauważalne, czyli Rośnie zainteresowanie literaturą kryminalną, sensacją, rośnie zainteresowanie powieścią obyczajową, taką często też erotyczną, adresowaną do kobiet, bo też i kobiety głównie czytają, o czym już żeśmy rozmawiali. Spada fascynacja literaturą fantastyczną, mimo że mamy plejadę znakomitych autorów, którzy taką literaturę tworzą. Może dlatego, że coraz mniej mężczyzn czyta. Literaturę fantastyczną y, czytają również kobiety. To się zmienia. Widać jak po y, konkretnych rocznikach też kryminały z wielką przyjemnością kobiety są. Część kryminałów kobiety piszą i tutaj mm. cały czas jest bonda Katarzyna, wysoko, tak? <laughs> e, ale też y, zagraniczne pisarki mm. y, są. Y, więc y, tu akurat widzę, y, że rozmywają się granice zainteresowań. Natomiast to, co charakteryzuje polski rynek czytelniczy, to jest nadal duży udział klasyki, Sienkiewicz'a wspomnianego wcześniej, ale nie tylko również klasyki bardziej rozrywkowej i rodziewiczówna nadal jest obecna i, i, i zapewne szybko nie zostanie wy, wykreślona z listy książek do czytania, takiego codziennego. Widzimy ogromne zainteresowanie literaturą, Historyczną i to jest w Polsce obecne, podobnie literaturą religijną, nie tylko związaną z Kościołem Katolickim, ale szerzej. I w czasie pandemii wzrosła literatura bardzo mocno ezoteryczna, co się w takich okresach zazwyczaj dzieje. I niewątpliwie w Polsce bardzo ciekawym wątkiem są kwestie związane z polityką, z thrillerem politycznym. Widzimy tutaj wzrost. To, co mnie martwi, to jest ogromny spadek literatury popularno która w Polsce była obecna i była dobra. Z jakiegoś powodu szukamy innych źródeł, i niestety nie zawsze one są wiarygodne, kiedy myślimy o nauce i o popularyzowaniu nauki. Więc chętnie bym widział jakąś książkę, która zachwyci, opowiadająca. Dawida Attenborough dla Polaków. Gdyby się udało stworzyć taką literaturę, byłoby też bardzo korzystne. Natomiast rzecz najważniejsza jest taka, to jest ogromny potencjał. Jeżeli 34% Polaków dorosłych czyta, to my oczywiście patrzymy na to, jak wynik niezadowalający. A ja sobie o tym myślę o ogromnym potencjale wzrostu. Rynek wydawniczy w Polsce może być dwu lub trzykrotnie większe. Że jeżeli uda nam się rozbudzić pozytywny snobizm, chęć czytania, to może na tym łatwiej będzie też zarobić i utrzymać zainteresowanie właśnie czytaniem, bo to podnosi nasze kompetencje, ale także daje zwyczajną przyjemność. Dlaczego sobie odmawiać? Innych przyjemności sobie nie odmawiamy, dlaczego tej jednej, którą wymyśliła ludzkość? Tak znakomicie sobie odmawiamy w większości społeczeństwa. Myślę, że to ostatnie zdanie jest znakomitym podsumowaniem naszej hmm. rozmowy. Bardzo panu serdecznie za to spotkanie dziękuję. Ja, szanowni państwo, chciałam powiedzieć tak, że to, co żeśmy tutaj przedyskutowali, o czym pan dyrektor nam opowiedział, to ułamek wiedzy, którą mogą państwo na stronie Biblioteki Narodowej odnaleźć, prawda? Badania z tegoroczne z lat poprzednich. Zachęcam Państwa gorąco do poszperania tam znajdą Państwo sobie te listę top nazwisk oraz całą masę innych informacji związanych z tym, kto i dlaczego czyta bądź kto i dlaczego nie czyta. Zachęcam do spotkania z książką, do czytania, do zerknięcia na stronę biblioteki narodowej i zaprzyjaźnienia się z bibliotekami w ogóle, bo warto. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.